Choć zgłoszeń z Raciborza jak dotąd nie brakowało, to w finale wciąż jeszcze nie mieliśmy swojego reprezentanta. Może zmieni to 10. jubileuszowa edycja. Serdecznie zachęcamy do udziału w prestiżowym konkursie fotograficznym Obiektywnie Śląskie, którego motywem przewodnim jest w tym roku Śląska Dusza. Nieważne, czy fotografią i filmem zajmujesz się zawodowo czy hobbystycznie, jeśli lubisz stać za obiektywem, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, zwłaszcza jeśli masz śląską duszę. Ciężko stwierdzić, kto tak naprawdę jest profesjonalistą fotografii. Dzisiaj ta sztuka się tak zdemokratyzowała, że każdy z nas może sobie pozwolić na, prawie każdy z nas, na dobry sprzęt, a też i same komórki są już tak zaawansowane, mają funkcję, że można zrobić bardzo dobre zdjęcia. W tym konkursie liczy się wszystkim pomysł i takie, mimo iż konkurs ma nazwę Obiektywnie Śląskie, to chodzi o to, żeby to raczej subiektywną wizję Śląska przedstawić w obiektywie, stąd też przewrotność tego tytułu. I przede wszystkim myślę, że pokazać to, co taką realizację też taką szczerą, niekoniecznie to, co tam wygrzebiemy z naszych zdjęć i złożymy fotoreportaż, tylko coś takiego, co typowo pod ten temat przygotujemy. Zgłaszamy fotoreportaże, fotokasty i filmy. Najlepsze z nich uhonorowane zostaną niezwykle wartościowymi nagrodami, ale przede wszystkim czeka ich uznanie cenionych w dziedzinie sztuki osobowości. Zaprosiliśmy dwóch też wybitnych fotografów do jury. Jest to Tadeusz Rolke, już 90-letni nestor fotografii, w zasadzie prekursor fotografii reportażowej w Polsce, i Tomka Sikorę, który też jest wspaniałym fotografem, wszystkim osobowością fotograficzną. Ale mamy też innego Sikorę w jury, jest Adam Sikora, operator filmowy, wykładowca Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach. Mamy też Antoniego Cygana, rektora Akademii Sztuk Pięknych, i Jacka Josberensa, grafika i profesora Politechniki Śląskiej. A co to, jeśli chodzi o nagrody, no nagrody atrakcyjne, bo główną nagrodą jest bezlusterkowy, profesjonalny aparat firmy Fujifilm o wartości około 8 tysięcy złotych. Będą też Instaxy, jest profesjonalna drukarka firmy Epson, nagrody rzeczowe o wartości 3,5 tysiąca złotych, wyjazdy weekendowe do leśniczówek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z roku na rok konkurs zyskuje na popularności, a w minionej edycji zgłoszono rekordową liczbę prac, bo ponad 300. Zresztą wszystkimi inspirować się można na stronie internetowej Obiektywnie Śląskie. Ja jestem dumna z tego, że przez te 10 lat udało się tak fajnie rozbudować tą markę, że to jest bardzo rozpoznawalny konkurs w regionie, i to mnie bardzo cieszy osobiście jako koordynatora tego projektu. A w tym roku mamy też dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc też mogliśmy sobie pozwolić na zorganizowanie warsztatów przed konkursem. I to jest już taki, robi się całoroczny projekt, bo to są warsztaty, to jest sam konkurs, to jest finał, ale to jest też wystawa, która później jeździ po różnych miejscach województwa śląskiego, i obecnie wystawa z poprzedniej edycji jest do zobaczenia w RCI. Także też zachęcam tych, którzy myślą o wzięciu udziału w konkursie, żeby może podejrzeć, co wygrywało w latach ubiegłych. Termin nadsyłania prac mija 15 września, a ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego finału, który odbędzie się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 18 października.